Najdostojniejszy księże arcybiskupie jubilacie. Święty Jan Paweł II zwykł mawiać, iż jednym ze sposobów uświęcenia czasu jest obchodzenie jubileuszy. Tak też i duchowni archidiecezji łódzkiej, w imieniu których mam zaszczyt przemówić, świętują jubileusz swego wieloletniego pasterza, arcybiskupa i metropolity. Chcą Bogu ofiarować czas wspólnie przeżyty i dziś za niego dziękować. Kiedy 4 maja 1980 roku zostałem wraz z obecnym tu dziś księdzem prałatem Bartłomiejem włączony do liturgicznej asysty, byśmy jako diakoni uczestniczyli w przyjęciu sakry nowego biskupa pomocniczego w Łodzi, nawet przypuszczać nie mogłem, iż po 35 latach w murach tej samej, za Twoim staraniem odnowionej i zmodernizowanej katedry, dostąpię zaszczytu reprezentowania duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego w słowach życzeń tu wygłaszanych. Księże arcybiskupie, Ty sam uczyłeś nas, że wdzięczność jest pamięcią serca. Najpierw więc pragnę podziękować księdzu arcybiskupowi za jego pasterską troskę o powołania kapłańskie, za wielkie staranie o serce archidiecezji, jakim jest seminarium duchowne z dobrymi i licznymi powołaniami. Za kompleksową modernizację gmachu seminarium i stworzenie klerykom godnych warunków bytowych. Za zatroskanie o wykształcenie kapłanów poprzez wysyłanie wielu na specjalistyczne studia w kraju i za granicą. Wdzięczność pragnę wyrazić za troskę o formację duchową kapłanów, za przykład osobistego poświęcenia i niezmordowania w służbie Bogu i Kościołowi, za to, że już na początku swego posługiwania jako ordynariusz diecezji obudziłeś wielu z nas entuzjazm duszpasterskiego i organizacyjnego zaangażowania w przygotowaniach do godnego przyjęcia Jana Pawła II w Łodzi. Za tworzenie nowych parafii i szukanie sposobów pomocy kapłanom budującym kościoły. Wdzięcznością pragniemy objąć Twą wyobraźnię i odwagę tworzenia nowych dzieł w diecezji, tych charytatywnych, które nazywał ksiądz arcybiskup najpiękniejszym dziełem Kościoła łódzkiego jako wspólnoty Jezusa Chrystusa. Za Centrum Służby Rodzinie wraz z pierwszym w Polsce diecezjalnym ośrodkiem adopcyjno-opiekuńczym, Domem Samotnej Matki, Funduszem Ochrony Macierzyńska i Szkołą Rodzenia. Za Caritas ze świetlicami dla dzieci i młodzieży, z warsztatami terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych i Domem Dziennego Pobytu dla Seniorów, z domowym hospicjum dla chorych. A następnie za inne dzieła związane z Radiem Plus i programami katolickimi w regionalnej telewizji wraz ze stroną internetową archidiecezji, duszpasterstwem środowisk twórczych, Wydziałem Duszpasterstwa Młodzieży, licznymi wspólnotami, stowarzyszeniami i ruchami katolickimi. Podziękować pragnę za to, że zawsze byłeś i nadal jesteś z nami, by wysłuchać, doradzić, pokrzepić. Zaszczytem było służyć Kościołowi u Bogu swego arcybiskupa i razem z nim dzielić troskę i odpowiedzialność za Kościół łódzki. Przeprosić też pragnę za to, że nie zawsze pamiętaliśmy o tym, co do nas należy, a Ty, nasz biskupie jubilacie, gdy czegoś nie wykonaliśmy, o co nas prosiłeś, cierpliwie i z ojcowskim uśmiechem nas przed sobą samym usprawiedliwiałeś, mówiąc, że przecież pamięć ludzka służy między innymi do zapominania. Podziękować pragnę za pełną przyjaźni wspólnotę kapłańską, którą wytrwale budowałeś przy ołtarzu i przy stole. Za pamięć o naszych kapłańskich imieninach, rocznicach święceń, uzyskanych tytułach czy godnościach. Dziękować należy za Twoją wiarę w nas kapłanów, w możliwości i talenty, jakie są nam dane od Boga. Iluż z nas dziś tutaj obecnych mogłoby wspomnieć Twoją ojcowską zachętę, gdy powierzałeś jakieś nowe, trudne zadanie, a my czuliśmy się za słabi, by je podjąć. Mówiłeś wówczas, niech ksiądz przyjmie, chociaż na rok, a potem, jeśli ksiądz uzna, że to za trudne, obiecuje księdzu zmianę. I tak zaczynała się dla wielu z nas kapłanów niezwykła przygoda, której na imię studia, duszpasterstwo specjalistyczne, nowa parafia, budowa kościoła czy organizacja nowego dzieła w diecezji. Jakże nie wyrazić wdzięczności w imieniu kapłanów chorujących, przeżywających trudności, zagubionych.
Nigdy nie były ważne środki, jakie trzeba poświęcić, ofiary, jakie trzeba ponieść, by pomóc kapłanowi, by go ratować w chorobie czy w jego ludzkiej słabości. W imieniu kapłanów seniorów dziękuję za stworzenie godnych warunków w nowym domu księży emerytów. Towarzyszyłeś kapłanom, którzy odeszli do Pana, odprowadzając ich na miejsce wiecznego spoczynku. Jakże często osobiście odprowadzałeś również naszych bliskich. Przed 10 laty, przeżywając swój poprzedni, wówczas srebrny jubileusz, sakry biskupie i ksiądz arcybiskup Władysław powiedział: jubileusz pozwala ogarnąć spojrzeniem przebytą dotąd drogę. Oczami wiary widzę wyraźnie, ile w tym czasie było działania Bożego, dodał jubilat, ile nadprzyrodzonego światła i mam pewność, że z Boga była owa moc, że cokolwiek udało się uczynić dobrego jest Jego darem, przejawem działania mocy Ducha Świętego. Tym bardziej jeszcze ponawiam prośbę o dar istnienia głęboko wdzięcznego. I zaraz dodał: idę więc dalej, ufny w Chrystusie, prosząc, aby mi towarzyszył w drodze do celu, który zna tylko On. Dziś w imieniu duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego archidiecezji łódzkiej pragnę wyrazić wdzięczność i szacunek księdzu arcybiskupowi Markowi Jędraszewskiemu, metropolicie łódzkiemu, za zaproszenie nas dziś do Bazyliki Archikatedralnej i zorganizowanie obchodów jubileuszu 80. urodzin i 35. rocznicy sakry arcybiskupa Władysława. Dzień jubileuszu to również życzenia. Życzę dostojnemu księdzu arcybiskupowi jubilatowi tężyzny ciała i mocy ducha, silnej wiary, cierpliwej miłości, uroczej pogody ducha, błogosławieństwa od Boga i opieki Maryi, Matki Kapłanów. Zapewniam o naszej modlitwie. Na koniec pozwól, księże arcybiskupie jubilacie, że Twoją posługę biskupa, pasterza i ojca ubiorę w słowa biskupa Hipony, świętego Augustyna. Biskupem jestem z Wami. Biskupem jestem dla Was, chrześcijaninem jestem z Wami. Księże arcybiskupie jubilacie, ad multos annos.